Wokół nas jest coraz więcej urządzeń, które emitują fale elektromagnetyczne o różnej częstotliwości. Jest ich już tak dużo, że często używamy określenia elektrosmog. Pokażemy w tym krótkim filmie pomiary pola elektromagnetycznego, a konkretnie jego składowej elektrycznej, niektórych urządzeń, które każdy z nas ma w domu. Fale elektromagnetyczne obejmują bardzo szeroki zakres częstotliwości. W tym filmie zajmiemy się tylko częścią promieniowania elektromagnetycznego z zakresu fal radiowych o częstotliwościach milionów i miliardów herców. To te częstotliwości są najczęściej obecne wokół nas w naszych domach. Posłuży nam do tego miernik pola elektromagnetycznego o całkiem sporym spektrum zastosowań. Wokół nas są różne urządzenia komunikujące się bezprzewodowo. W ten sposób powstaje promieniowanie tła, będące sumą wszystkich tych sygnałów. W tej chwili wartość oscyluje w około 1000 mV na metr. Spójrzmy na normy obowiązujące obecnie w naszym kraju dla dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zapamiętajmy wartość 61 V na metr, aby móc porównać ją ze zmierzonymi wartościami natężenia pola elektrycznego emitowanego przez realne urządzenia, które będziemy prezentować w naszym filmie. Próba pierwsza, pusta mikrofalówka. Zwróćmy uwagę na rząd wielkości uzyskiwanego w tej chwili wyniku, to są miliwolty na metr. Włączmy teraz pustą mikrofalówkę, czego nie należy robić w domu. Proszę zwrócić uwagę, mamy już tutaj wolty na metr, 22 wolty na metr. Teraz sprawdzimy ten sam układ, ale wypełnioną kuchenką mikrofalową pół litrem wody. Próba druga z wodą. Wstawiamy do mikrofalówki kubek z pół litrem wody. Uruchamiamy mikrofalówkę i śledzimy wskazania miernika. Maksymalna wartość była około 10 V na metr, w tej chwili nawet zdecydowanie mniej, czyli nadmiar promieniowania, które wcześniej opuszczał kuchenkę mikrofalową, w tej chwili jest pochłaniany przez wodę, która ulega podgrzaniu. Po wyłączeniu mikrofalówki widzimy, że wartości są znów rzędu miliwoltów na metr. Kolejny pomiar to sprawdzenie, jak promieniuje nadajnik od bezprzewodowej myszki komputerowej. Większość tego typu myszek komunikuje się na częstotliwości 2,4 GHz. Jeśli nie ruszamy myszką, to jest ona w trybie czuwania. Nie ma komunikacji między nadajnikiem a myszką, nie ma więc wyraźnego wzrostu natężenia pola elektrycznego. W momencie wybudzenia myszki mamy bardzo wyraźny wzrost natężenia pola do wartości 7-8 V na metr. Przy zwiększaniu odległości wartość sygnału maleje. Natężenie pola zależy odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości. Po pewnej chwili myszka przechodzi w stan czuwania i wartość natężenia pola elektrycznego spada do poziomu tła. Kolejny pomiar to sprawdzenie, jak promieniuje nadajnik od bezprzewodowych słuchawek. W tym przypadku komunikacja między słuchawkami a nadajnikiem również jest realizowana na częstotliwości 2,4 GHz. Po podłączeniu nadajnika słuchawek bezprzewodowych rozpoczyna on emisję sygnału, by nawiązać z nimi łączność. Natężenie pola elektrycznego wzrasta do wartości około 20 V na metr. Im silniejszy sygnał, tym większy zasięg takich słuchawek bezprzewodowych. Przy zwiększaniu odległości wartość sygnału maleje. Kolejny pomiar to sprawdzenie, jak promieniuje pilot od centralnego zamka samochodu. Większość pilotów komunikuje się na częstotliwości 433 MHz, więc nasz miernik powinien bez problemu zarejestrować taki sygnał. W momencie wciśnięcia przycisku otwierania drzwi, miernik rejestruje sygnał o wartości około 3,5 V na metr. Widać, że pilot realizuje emisję fali tylko w momencie wciśnięcia przycisku. Kolejny pomiar to sprawdzenie, jak promieniuje nadajnik Bluetooth i Wi-Fi w telefonie komórkowym. W momencie uruchomienia komunikacji Bluetooth nadajnik rejestruje pole elektryczne o natężeniu około 8 V na metr. Po wyłączeniu Bluetootha natężenie pola elektrycznego spada do wartości około 700 mV. Po włączeniu komunikacji Wi-Fi wartość sygnału rośnie nawet do 14 V na metr. Po chwili spada do wartości tła,
bo telefon nie nawiązał połączenia z siecią Wi-Fi. Sprawdźmy, jak promieniuje telefon komórkowy podczas połączenia głosowego. Jeszcze zanim telefon cokolwiek pokaże na wyświetlaczu czy uruchomi dzwonek, widać bardzo duży wzrost rejestrowanego sygnału do 18 V na metr. To chwila, gdy telefon i najbliższa stacja bazowa nawiązują połączenie, by mogła odbyć się rozmowa. Po nawiązaniu połączenia wartość sygnału spada do około 1,5 V na metr. Gdy ktoś do nas przestaje dzwonić, wciska czerwoną słuchawkę, obserwujemy znów bardzo duży wzrost sygnału, nawet do 25 V na metr. Powtórzmy pomiar dla sytuacji, gdy odbierzemy rozmowę. Zwróćmy uwagę, że zanim telefon zareaguje, miernik już rejestruje wzrost wartości pola elektrycznego do ponad 20 V na metr. Po odebraniu rozmowy sygnał oscyluje wokół wyraźnie niższych wartości między 1 a 2 V na metr. Po zakończeniu rozmowy znów obserwujemy duży wzrost sygnału, momentami do ponad 25 V na metr, utrzymujący się dobrych kilka sekund. Wniosek jest prosty. Natężenie pola elektrycznego wokół telefonu jest najmniejsze w trakcie rozmowy. Przy łączeniu lub rozłączeniu telefon to prawdziwa radiolatarnia. Lepiej odsunąć go wtedy od głowy. Zobaczmy teraz, jak promieniuje pilot do zabawki typu zdalny samochodzik. Częstotliwość komunikacji to 27 MHz. Widzimy, że sygnał emitowany jest w momencie przyciśnięcia klawisza sterującego. Wartość natężenia pola rośnie prawie do 40 V na metr. A teraz wciśnijmy na stałe klawisz sterujący na pilocie. Natężenie pola osiąga wartość około 40 V na metr i utrzymuje ten poziom. Trwa emisja ciągła sygnału. To zdecydowanie największa zmierzona do tej pory przez nas wartość natężenia pola.